dobry wszystkim. Witam serdecznie, niezwykle mocno, sympatycznie. Idziemy w tę stronę. Przed nami cykl Wargra, oczywiście. Kolejny odcinek Evil Within. Sporo z was odezwało się. Mówiło w komentarzach, że odbijaliście się od tej gry. Ja też się odbiłem od niej. W sensie nie wciągnęła mnie ona, jak pierwszy raz zacząłem w nią grać. No, do tego miejsca nawet nie doszedłem. Więc po części jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast tutaj absolutnie żadnych uprzedzeń nie mam. Ale co mam zrobić? Strasznie dziwna jest ta kamera. Mam bardzo ograniczony zasięg wzroku. Grinjal can be used to upgrade individual skill parameters. There now. You see? All better. Nie zauważam, żeby było better. Now what makes you say that? Jezus, co tu się dzieje? Bardzo dziwne rzeczy się w jego głowie dzieją. Idziesz w stronę ognia? No nieźle. I nic mu się nie stało, mimo takiego pożaru. Dziwne, że z drugiej strony nie wylazł. Shit. What the hell is going on? Syringe. The origin of the Messy's Nation. This travel syringe is known, but it provides moderate health restoration. Where am I? Kidman, where are you? Płyn mózgowo-rdzeniowy. Głupie to jest. Dobra, ślady krwi, idziemy po śladach krwi. Z jednej strony podoba mi się ten klimat filmowy, ale z drugiej wkurza mnie ta kaszeta, no jednak. O-o. Co to jest? To są bardzo... Ale to bardzo... rozwalone zwłoki. I on może rozpierdalać takie skrzynie? A to zwierzę, nie? Ja pierdolę, jaka głupota. No ale dobra, dobra, to jest japońska gra w końcu, pamiętajmy. Oni mają dużo pojebanych akcji. A, to można biec, dobra. Chciałem powiedzieć, czy mogę to wziąć? Mogę. Ktoś tam łazi. O, to ten... nie medyk, tylko ten policjant, znaczy policjant. Ten, co nas wiózł. Nie wiem, czy on jest policjantem, czy tylko takim... aspirantem, czy kimś takim. No, w tej chwili jest jakimś pewnie zombiakiem, no kurwa, patrząc na ten... checkpoint. Checkpoint Charlie. Pierdala zwłoki jakieś, no ewidentnie. To jest Jennifer Connelly. Właśnie skończyła nagrywać Requiem for a Dream. Uh-oh. Niechcący nacisnąłem. Dobra. 4 naboje. Musiałem zużyć na skurwiela. Ja się wkurwił. Co, nic nie ma w tych tutaj? A, dobra, jest płyn.
Ból, 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 ból. Nic więcej tu nie ma. Szkoda, że nie mogę wziąć na przykład tych kajdanek, tego czegoś, co tutaj jest bez sensu. A tak, a w ostatnim odcinku, to prawda, miałem problem ze znalezieniem tych kluczy. No bo tak jak mówię, no ja nie znałem mechaniki i jak kazali się skradać, to się skradałem, więc nie patrzyłem się w ogóle do góry. Tych się nie da rozjebać rzeczy. No dobra, wchodzimy do kopalni, czyli klasycznie. To jest mina. To jest. Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Can help you, maybe I can help you, maybe I should. Hospital! What the fuck? It required trap parts. Dobra. No pewnie jest tu sporo miejsc, gdzie możemy zginąć. Wiecie, co mi się podoba w tej grze tak bardzo? Że ta gra, no nie wiem ile ma lat, no parę lat. A ja o niej nic nie wiem. Ale kompletnie o niej nic nie wiem. W sensie, nigdzie mnie nie dotknęły żadne z nią rzeczy związane. Nie wiem, jaki jest zarys fabularny i teraz dopiero się dowiaduję tego wszystkiego, więc... Czasami jest tak, że wiecie, po prostu jest jakaś gra, która jest na tyle legendarna... Proszę finally just to burn this, destroy them completely. Aha. One match. I o niej po prostu wiadomo dużo rzeczy, bo ona jest jak memy i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba spalać przeciwników na popiół. Żeby nic z nich nie zostało. Ale przynajmniej mogło z nich coś zostać, wylecieć, no cokolwiek. Tysiąc dwieście. No pewnie potem musiałbym, jakbym tego nie zrobił, to musiałbym przed nim spierdalać, nie? Tutaj ewidentnie ktoś chciał się dostać. No tak, albym spierdolił przed nim, w sensie, albo mógł się chować po krzakach. To nie byłby problem. Jest tutaj płyn. A! Lustro. Tym lustrem wchodzę do tamtego świata innego, w którym byłem. Tu jest bucik czyjś. Nie mam pojęcia. Journal of Sebastian Castellanos. No to mój. Finally got my gold badge. Detective Sebastian Castellanos. I like the sound of that. Seems a long time coming, but they say that I'm one of the fastest ever to rise through the ranks. A, czyli był jednym z pierwszych, najlepszych policjantów. W sensie najmłodszy, jednym z najlepszych, który się tak wysoko wspiął, że został detektywem. Nie mogę się doczekać. Wiem, że mogę dużo więcej zdziałać dobrego jako detektyw niż jako zwykły gliniarz. Plus nie muszę nosić uniformu. No i oczywiście to, że mam więcej kasy. A, no tak, jest strasznie dużo tak, zbrodni w tej chwili. Crimson City to mój dom i to moja praca, żeby go chronić. Okej, okay, pęka lustro. Czemu pęka lustro i czemu mnie to boli? No dobra. Popatrzmy w lustro. To jest tak jak z tą, z otchłanią. Cytat z niczego. Pamiętajcie, że patrząc w otchłań, otchłań patrzy w nas. Zabijając potwory, baczmy, abyśmy sami się nimi nie stali. To też jest. Klasyczny Nietzsche. I don't know if that was a bad dream or this is. Whatever is the matter. Okej.
No i tak chcę overwrite'nąć to. Mogę sobie to wlać do mózgu. 1500. Improve your current capacity. Physical. 2000 potrzebuję. Fire rate mogę sobie zwiększyć ewentualnie. To zawsze się przydaje. I też weźmy sobie więcej tych matches, żebyśmy mogli mieć. To się później na bank opłaci. Czyli rozumiem, to jest taki hub, w którym... No dobra, ale to jest kurwa parę luster. Serial killer on the loose, victims head surgery performed on them. A, operację robił. Serial killer, 7 locations, dobra. Z nim nie muszę gadać, ja chcę zerknąć do tego lustra. Co się stanie, jak w nie popatrzymy? Gdzie nas przeniesie? Do tej chatki jednak. Czyli to jest miejsce, dobra, gdzie się przenosimy przez lustra. Jak taka Alicja w Krainie Czarów. Kto tu jest missing? Ten dzieciak, Leslie. No fajnie, fajnie. A chcę zobaczyć... W różne miejsca się przenosimy. Ciekawe, ile można takich przeniesień zrobić. Chciałem zerknąć na to lustro. Czy to jest inne w takim razie, czy to nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. To są takie jakby save pointy. Nie podoba mi się to, że nie mam za dużo broni. A mam nóż? Mógłbym go spalić, ale nie mogę. Bo nie mam żadnej zapałki. Przez to ten gnojek będzie mi się tu odradzał. Leslie ucieka. No to co już się domyśliłem wcześniej. Że tak trzeba robić. Nie musicie mi tego mówić. O-o. Coś tu się... Aha, nie, on się zmęczył. Znaczy, no nie zmienia faktu, że coś tutaj się naprawdę pali. Tu jest posążek. O, można je rozwalać. Tego nie rozwalimy. Dobra, tutaj jakiś pojeb i będzie chciał mnie zabić, co? Czyli tu model rozgrywki jest bardziej skradankowy, czy nie? Let it go, let it go. To światło, czy to światło jest z... No wygląda jak to światło z tych zwierciadeł. Okej. O, wow. Zjebałem to.
Dobra. Dobra, wejdzie tu po mnie, czy nie? Nie rozwalimy tego. Kurwa. Kolejna rzecz do rozbrojenia. Nie wiem, czy on mnie widzi w ogóle. Ale jeżeli nie widzi, to dobrze. Okej, okay, cudownie. Już nie wracaj. Teoretycznie nie musiałbym chyba ich wszystkich zabijać, nie? Ale może mogę, może mi to coś przysłuży się. Nie, on nie zobaczył mnie. Kurwa, trochę ich tu jest, nie ma sensu. Wszystkim się zajmować. Najwyżej nie zdobędę paru znajdziek, no. Checkpoint jest. Ktoś tu idzie? Tamten. Węszy cały czas, czy mnie tu nie ma. A ten się nie rusza. Niedobrze, muszę go zajść z innej strony. Od tamtej. Tylko jak ten tu będzie? Nie, nie ma go. Okej. Okay. No tu jest jeszcze jeden. Co to jest? Nie. To nic takiego. Nie mogę ich jakoś podpalać bez zapałek. Bez sensu. Przecież kurwa wszystko się pali dookoła. Mógłbym go spokojnie wciągnąć do tego ognia czy cokolwiek, no. No dobra, ale zapałki są. I naboje nawet znalazłem. Oh boy. Naboje, oh boy. To było głośne w chuj. Kurwa, zobaczył mnie. Nie wiem, czy trzeba to robić. Ale załatwmy drania. No ewidentnie jest tutaj pułapka. Co to jest? A, że tu się można schować. Rozbrójmy to. Jest i rozbrojone. Jest i dżemik od babci. A! Kurwa, tego się nie spodziewałem. O!
Jak można ich załatwić? A to tylko na raz. Okej. Cztery naboje aż miał? Łocie. Dobra, tak myślałem, że na kwadracie się zmienia. I to taka raczej wioska na zasadzie sprawdzenia mnie. No dobra. Kolejny do kolekcji. Trzeba pozbierać tej amunicji trochę. 700, dobrze. No właściwie to ja nie musiałbym do nikogo z nich strzelać, zabijać i tak dalej. Dałbym sobie radę inaczej, nie? Ale ja lubię czyścić teren. Lubię czyścić teren pod tym kątem, żeby potem nic mnie nie zaskoczyło, no bo to mnie najbardziej wkurwia, że potem mogłoby mnie coś zajebać. Kurwa. Ładnie mnie zajebali. No dobra. Czyli będzie cały kawał jeszcze raz do przejścia. Całe to. Są dwa ciosy, kurwa, ja nie żyję, nie? Tam jest, kurwa, jakiś dom jeszcze. Nie przyszedłem stąd, nie? Zdecydowanie nie. No dobra, teraz poszedłem w inną stronę. Chyba dobrze, że tu poszedłem. Coś tu jest? Jest. Kawałek mapy. Map fragment. Ekstra. Nic nie wypadło z tego? Nic. Z tego też nic. Dziennik? Nie, nie mogę nic z nim zrobić. Tak, tędy wszedłem. Niedobrze. Nie podoba mi się to. Już zmęczony, już! Już nie ma siły, kurwa! Człowieku! Dziękuję bardzo. Proszę pana pałkę. Mamy jeszcze jedną. Płyn. Płynuś.
latają tu jakieś syfy. Strasznie ich dużo. Ło! No dobra, dobra, już nie przesadzaj. Nie zostawiłeś mi nic? Bez sensu. A, to są te pojebusy. Dobra. Może być ich tu więcej, czy nie? Tu się nic nie dzieje ciekawego. Są kwiatki, ale ich nie mogę wziąć. Dobra, chodźmy z innej strony. Gdzie on polazł? To był ten słoik, gdzie było dużo tego. Nie ma go nigdzie. Czyli został tam, czyli można uznać, że jebać to. No bo co innego mi pozostaje. Wow, 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 wow. Strasznie dużo tu pułapek jest, kurwa. Dobrze. Udało się, kurwa. Nie wiem, czy to na stałe ich załatwiło. Prawdę powiedziawszy. To jest głośne. To jest bardzo głośne. No dobra, ale przynajmniej dzięki temu, że zginąłem, odkryłem nową ścieżkę. Dobra, zamknął się checkpoint, dobrze. Nie, chuja. Myślałem, że będę sprytny. Mam już full tutaj asortyment. Część mapy. Map fragment trzeci, czyli w takim razie kurwa nie zebrałem map fragmentu pierwszego. Musiał być w tamtej części wioski. Czy wioski. Good God. Uh-oh. That's right. Just keep doing what you're doing. Mhm. Spierdoliłem to trochę. Ale może koniec końców na dobre mi to wyjdzie. Albo nie, bo mnie gonią teraz. O kurwa. Ja pierdolę, trochę ich tam było. Nie wiem, czy te pojebusy mnie jeszcze gonią. Czy ja kurwa stąd przyszedłem? A, gonią mnie kurwa! Nie podoba mi się to. Oj, 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 oj. No taki jest plan, nie?
Dobra. Czyli miałem nie gonić tak czy siak. Do łódki Cops. Tutaj bardzo jest rezydentowo, nie? Muszę przyznać. Chapter second clear. Save game. Nie mam mapy niestety całej. Może będzie można ją gdzieś kupić czy coś. Czasami jest taka opcja w różnych grach, że jak czegoś nie masz, to możesz to dokupić. A, czyli on nie poszedł do łódki, tylko po prostu obudził się w wodzie i chuj. Nic mu nie jest. Spadł z takiej wysokości? Nie, ale kurwa, no nic mu nie jest, nie? Wiadomo. Close of the Horde. No nie napawa optymizmem ten tytuł. Do łódki nie wejdę, nie mogę. Coś tu leży. Słoik. I wtedy ten słoik znika. Nie ma tu jakiegoś lustra, bo chciałbym... A, okej. Jest kruk. No cóż, chyba muszę... Te ciała spalić, żeby móc przejść dalej. Coś tam było? Coś się pojawiło? Nie, został jeden. Nie wiem, czy to olać, czy nie. Ojojoj, nie podoba mi się to. To jest tak zwane złowrogie skrzypienie. A co to było? Znowu w jakiejś dziwnej części. Coś to było. Bardzo nieprzyjemna wioska. Tu chciałem zobaczyć, czy jest... No tak. Tak myślałem, że to będzie lustro. No, she's gone, she's gone. Co tutaj w dzienniku? Pierwszy dzień jako detektyw, mój nowy partner, Mira Hanson. To naprawdę ziółko. Teenage is a no nonsense. A, czyli taka nieustraszona i... Która patrzy sztywno, znaczy nie sztywno, tylko zdrowym okiem. A muszę się pilnować. Dzisiaj prawie zobaczyła, jak patrzę się na jej dupę. Jaki seksista! Trochę jest tu robali. Map fragment czwarty. No, tak jak mówiłem, przegapiłem jeden kurwa fragment mapy. Nie mam bladego pojęcia gdzie. Pewnie mi to napisaliście już w komentarzu. Moja głowa. Tam jest lustro. Do tych pomieszczeń nie wejdę. Niczego nie zapomniałem. A to kto jest missing? Aha, Oscar Connelly. No tak, to ja go zabiłem w sumie. Coś tu nowego się pojawiło? Police baffled by cause of death. How can there be zero trace of the killer? More bodies found near Elk River community. Resident felt trapped. Czyli ja jestem tym zabójcą, ja ich zabijam, kurwa, tych residents, tych ludzi. Myśląc, że to są potwory. Dla mnie oni są potworami. Kurwa, to ja jestem ten zły. Proszę, proszę. Evil Within, to jest zło w środku mnie. Dobra, to tyle zła na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.